Mam na imię Marcel i mam 26 lat. Moi rodzice nadali mi imię po francuskim pisarzu Marcelu Proustie. Moja matka była kolekcjonerką klejnotów rodowych, a mój ojciec znanym paryskim pianistą, wybitnym wykonawcą Wagnera. Ale moja matka była również niesłychanie zamożną mieszczanką, uprzykrzającą życie służbie, a ojciec doktorem epidemiologii, prowadzącym badania nad cholerą. Oboje byli burżujami w najgorszym rozumieniu tego słowa. Zasypywali mnie pieniędzmi i nigdy mi niczego nie żałowali. Byli wspaniałomyślni do tego stopnia, że dzisiaj jestem młodym rentierem i do końca mojego życia nie będę musiał pracować. Od kiedy pamiętam, cierpię na bardzo rzadką chorobę, która nazywa się multifrenia. Multifrenia jest nieuleczalna. Polega na tym, że zupełnie nie potrafię skupić moich myśli. Mam ataki paniki, źle sypiam. Mój mózg przedstawia się mniej więcej tak, jak ten salon wypełniony kobietami. Każda z nich to osobna historia. Z powodu multifrenii w ogóle nie mam kontaktu z własnymi emocjami. Nie bardzo wiem, co przeżywam, nawet jeśli przeżywam to bardzo. Boję się w życiu jedynie mojej choroby, śmierci, nudy i miłości, ponieważ wszystkie one są kobietami. Ty płaczesz. Ty sam nie wiesz, czemu płaczesz. Tak więc pierwszy raz smutek mój nie został wzięty za czyn zasługujący na karę, ale za mimowolne cierpienie, stan nerwowy, za który nie jestem odpowiedzialny. Doznałem ulgi. Mogłem płakać bez poczucia winy. Rozsądna wydaje mi się wiara celtycka, że dusze tych, których straciliśmy, uwięzione są teraz w jakiejś istocie, w zwierzęciu, w roślinie, w rzeczy nieożywionej. Są stracone dla nas aż do dnia, dla wielu nie przychodzi on nigdy, gdy nam się zdarzy przejść obok drzewa, wejść w posiadanie przedmiotu będącego ich więzieniem. Wówczas drżą, wołają nas i skoro tylko je poznamy, czar pryska. Oswobodzone przez nas wracają, aby żyć z nami. Amen. Thank you.
Nie. Kochanie, przecież wiesz, że jestem przyzwyczajona do tych, który mi wysyła wielki książę. Powiedziałam mu, że jesteś o nie zazdrosny. Jaki on uroczy. Już jest galant, jak to mówią w Hancuzi. A ma to po swoim wujciu. To będzie skończony gentleman. Nie mógłby kiedy wpaść na cup of tea, jak to mówią Anglicy? Marzenie o kobiecie, która by mnie kochała, wciąż było obecne w mojej myśli. W owe lata marzenie to było nasycone chłodem bieżącej wody. Nie wiedziałem, że wszystkie kobiety myślą tylko o miłości i nie ma ani jednej, której oporu nie można by zwyciężyć. Portret ojca. Patrz na nas. Nawet nie wiem, kto go tu postawił. Zostaw. Nie żyje, nie będzie nas już nudził. Wyobrażasz sobie, jakby popłakiwał, jakby chciał cię ubrać w płaszczyk, gdyby nas tu widział, przy otwartym oknie? Wiesz, co ja bym chciała zrobić? Tej starej ochydzie? Nie. Nie odważyłabyś się. Nie? Nie. Nie odważyłabym się? Nie odważyłabyś się. Nie odważyłabym się na to? Nie. Patrzyłem na nią najpierw owym spojrzeniem, które jest nie tylko wysłannikiem oczu,
ale z okna którego wychylają się wszystkie zmysły. Spojrzeniem żądnym dotknąć, schwytać, zagarnąć ciało, na które się patrzy i duszę wraz z nim. Poznaje pani te frazy? Budzi ona we mnie osobliwe rozkosze, o których nigdy wcześniej nie miałem pojęcia. Czuję jak gdyby napływ nieznanej miłości. Ta dziewczyna, którą wyobrażałem sobie spowitą w liście, sama była dla mnie niby miejscowa roślina, wyższego jedynie gatunku od innych, pozwalającego dzięki swojej budowie lepiej wniknąć w głęboki smak ziemi. Wierzyłem, że jej pieszczoty byłyby odrębnego gatunku, tak, że ich słodyczy nie mogłaby mi dać żadna inna. Mogłem w to wszystko uwierzyć bez trudu. Byłem, i to jeszcze na długo, w wieku, w którym nie odróżnia się samego szczęścia od rozmaitych kobiet, z którymi się go zaznało. Lubi pan dżem? Pan? Czy nie przyjdzie pan do mnie kiedyś na filiżankę herbaty? Byłbym zaszczycony. Przyznam, że jestem obecnie dość zajęty. Niedawno wróciłem do studium nad brytyjskim malarzem Dante Gabrielem Rossetti. Rozumiem, że to nie dla mnie. Czuję się taka nędzna przy takich ludziach, jak wy, wielcy uczeni. Byłabym jak mucha przy katedrze Notre Dame. A jednak tak bym lubiła kształcić się, wiedzieć coś, rozumieć. Jakie to musi być zabawne, szperać w książkach, grzebać się w starych papierach. Będzie pan sobie żartował ze mnie, ale jak się nazywa ten malarz, który nie pozwala panu przyjść dzisiejszego wieczoru do mnie? Czy on jeszcze żyje? A czy można gdzieś zobaczyć jego obrazy, żebym mogła wiedzieć, co kryje się pod tym szerokim czołem, które tyle pracuje w tej głowie, która bez ustanku coś rozważa. Jakie to byłoby rozkoszne móc dzielić pańską pracę. Boi się pan przywiązania? Nie, to zabawne, bo ja tylko tego szukam. Życie bym dała, żeby je znaleźć. Musiał pan cierpieć przez kobietę. I myśli pan, że inne są takie same. Musiała pana nie rozumieć. Więc pan jest taki inny. Ale to mi się właśnie w panu spodobało. Czułam zaraz, że pan jest inny niż wszyscy. Ależ ja wiem, co to są kobiety. No i pani musi mieć mnóstwo zajęć. Przecież tak rzadko jest pani wolna. Ja? Ja nigdy nie mam nic do roboty. Zawsze jestem wolna. Zawsze będę wolna dla pana. O którejkolwiek godzinie dnia i nocy. Jeśli pan tylko poczuje potrzebę, niech pan pośle po mnie. Będę szczęśliwa. Przybiegnę. Ponieważ moja Odetta była bez wykształcenia i bała się robić błędy w wymowie, wymawiała z namysłu niewyraźnie, aby zatrzeć ślady. W rezultacie jej mowa bywała niewyraźnym bełkotem, z którego od czasu do czasu wyłaniały się rzadkie sylaby, których dama ta akurat czuła się pewna. Jednakowoż nie przeszkadzało jej to być uroczą.
Nadmienię jedynie, że nie mogła pretendować ani do cnoty, ani do inteligencji. Mimo to tęskniłem do niej. Ze śmietanką. Odrobinkę. Widzi pan, że ja wiem, co pan lubi? Jak to miło mieć osobkę, o której znaleźć można ową rzecz tak rzadką jak dobra herbata. Nie szacowałem już Odety wedle czysto fizycznej przyjemności. Jej twarz smuciła mnie, jako dowód, że ideał jest nieosiągalny, a szczęście mierne. Usiłując ratować się, znajdowałem w niej piękną Venus Verticordia Rossettiego. I kiedy byłem skłonny żałować, że od miesięcy nie robiłem nic innego poza widywaniem Odety, powiadałem sobie, że godzi się poświęcać dużo czasu bezcennemu arcydziełu. Co ty robisz? Przysięgam ci, proszę cię, żebyś nie szła. Ale gdybym był egoistą, powinien był pragnąć, żebyś mi odmówiła. Wiesz, mam 1000 rzeczy do roboty dziś wieczór. Jeśli zgodzisz się zostać sam, wpadę we własne sidła i będę w wielkim kłopocie. Ale moje przyjemności to nie wszystko. Muszę myśleć o tobie. Wiesz, może przyjść dzień, kiedy widząc, jak się na zawsze zraziłem do ciebie, będziesz miała prawo wyrzucać mi, że cię nie ostrzegłem. Opera, na którą się wybierasz, jest wobec tego niczym. Ja nie mówię, że twoja odpowiedź sprawi, że natychmiast przestanę cię kochać. Oczywiście, że nie. Ale ileż stracisz w moich oczach, kiedy zrozumiem, że ty jesteś nic, że jesteś poniżej wszystkiego, niezdolna wznieść się ponad cokolwiek. W ogóle to przechodzisz zły okres. Ty jesz. Spóźni się przez ciebie na uwerturę. Zaszedłem do ciebie dzisiejszego popołudnia. Pukałem długo, ale nikt mi nie otwierał. Nasłuchiwałem i zdawało mi się, że ktoś był w domu. Tak rzadko zachodzisz do mnie za dnia, to taki zawód. Rzeczywiście byłam w domu, ale spałam. Robiło mi się coś, że ktoś dzwoni. Dlatego obudziłam się i zgadłam, że to musiałeś być ty. Pobiegłam za tobą, ale ciebie już nie było. Poznałem w jej opowiadaniu jeden z owych autentycznych fragmentów, którymi kłamcy zaskoczeni ratują się, wprowadzając prawdziwy szczegół w system zmyślonych przez siebie okoliczności. Musimy się ratować.
Nie czułem dziś prawie żadnej przyjemności, będąc z tobą w łóżku. A nawet, co ciekawe, chwilami wydawałaś mi się brzydka. Ledwo zdążyłam. Bałam się, że pan odjedzie. Jestem spocona i zdyszana, proszę mi wybaczyć. Czy pozwoli pani, że przypnę pani kwiat mandarynki przy dekolcie? Posiadłem ją wreszcie tamtego wieczora, rozpoczętego od przyprawiania kwiatu mandarynki. Ona najwyraźniej nie nawykła, żeby mężczyźni robili z nią tyle ceremonii. Przyprawianie mandarynkowego kwiatu stało się w naszym potocznym języku oznaczeniem aktu fizycznego posiadania, w którym zresztą nie posiada się nic. Czułem, że ta miłość to jest coś, co nie odpowiada niczemu zewnętrznemu. Wiedziałem, że przymioty Odety nie usprawiedliwiają wartości, jaką przywiązywałem do chwil spędzonych akurat z nią. Aż w jednej chwili dotarło do mnie, że spartoliłem najpiękniejsze lata życia, że chciałem umrzeć, żem przeżył swoją największą miłość dla kobiety, która mi się nie podobała. Nie mogą zrozumieć, jak inteligentny człowiek może cierpieć przez zupełnie pospolitą kobietę. To tak jakby się dziwić, że ktoś raczy chorować z powodu istotki tak małej, jak bakcyl.